Ale mam ten bluzę ze Świętego Mikołaja. Bardzo zajebista. Minęły 2 miesiące od ostatniej naszej batalii w wojnie draftów. Myślę, że jest to odpowiednia ilość czasu, żeby zagrać po raz kolejny. Ostatni film obejrzało 300 tysięcy 200 tysięcy osób. Dosyć dużo, nie spodziewałem się, że to aż tak poleci, ale no bardzo miło. Pora to zrobić po raz kolejny, mamy maj. Dlatego mam bluzę! Moją mam! Tak, generalnie plus jest taki, że drafty teraz aktualnie są według jej ponoć zboostowane. Jest dużo toców, ponoć. Są jakieś pewnie ikony, specjalne karty. No jest lepiej niż było wcześniej, więc jestem dobrej myśli, że dzisiaj będzie przezabawnie. Bo ostatnio u Olafa również było przezabawnie. Jest to naczelny oszust z polskiej sceny FIFA. Jak coś, to mam monety i karty przygotowane. I ja już wszedłem i powiem ci, że... no tak jest, kurczę... No dobra, no możesz wybrać pierwszy w takim razie. No ja mam 2 niefajne, tak mogę ci powiedzieć. Też mam 2 niefajne, tak naprawdę, więc... Masz je na końcu czy na początku? Ja mam je na końcu. Po środku. No to ci wezmę... Piątkę. Chociaż nie, piątka, na formacjach nie ma co. Czyli nie zmieniasz formacji? Nie, Kurde, to było takie, jakbyś chyba cię trafił do formacji. Zaryzykuję. Dobra, to ja u ciebie wezmę... A u ciebie gdzie jest ta formacja najgorsza? Właśnie powiedziałem piątkę, no bo na piątce mam najgorszą, nie? No tak. Aha. Specjalnie, żebyś wybrał jakiś inny numer. Dobra, to wezmę jedynkę. To ja ostatnią, a ty możesz pierwszą w takim razie. Mówisz. Tak. No, rzeczywiście, drafty, powiem ci, zostały... Dwóch zajebistych rzeczy to jest absolutny szrot, więc... No, jestem ciekaw. I ty masz dwóch bardzo dobrych? No nie bardzo, no takich... No grywalnych, no po prostu grywalnych. Reszta jest totalne gówno. To co ty na to, żeby na kapitanów wybrać jako jeden ten sam punkt, że ja biorę trójkę i ty też? Bierzemy razem dwójkę na przykład? Dwójkę nie, właśnie, wiesz? Dwójkę nie. Ale pasuje ci czwórka na przykład, albo piątka, czy tak średnio? Wiesz co? Pasują, ale ty weź sobie jeden. No to ty weź sobie... też jeden. No da, dobra, to by... Ale nie, jesteś oprócz jedynki jeszcze, masz 4 wybory, nie? Nie, nie, wiem, ale weźmy tę jedynkę, co? Tak solidarnie. Team of Decision Laporte chcesz wziąć? Tak. No dobra, no to zobaczmy, co przygotowało EA Sports. No dawaj. Oj, końcowy tam taki ostatni na numerze 5 jest niezły. Dobra, czyli na ten. No to masz kogoś kogośliwego? On jest na początku, nie? Jedynka. Może być jedynka. O, czekaj, wziąłeś już? Nie. To weź. To weź ją. No, chłopie. Wczoraj w gazecie o tym mówili, że tego będziesz mówił. Może być jedynka, karta Team of the Season. Dobra. Czyli u ciebie jest... napastnik. Tak jest. Jest pewien zawodnik, którego imię zaczyna się na B, a kończy na E, Nieder. I mógłbyś go wziąć. No mógłbym go wziąć, to prawda. Poczekaj, jak chcę grać w klubie Niederowi? Kurczę, nie za bardzo, powiem szczerze. Ja powiem ci, nieważne co weźmiesz, ja to zakwestionuję. 5. Ja pierdziele, boż. O nie, no to jest dramat. No trafiłeś w Beniedera. Weź go zmień. Dobra, 4. Teraz też trafiłeś w Beniedera. Co ty gadasz? A no, na trójce też jest Benieder? Zbugowało, no trójce też, na dwójce nie ma. Ja. No to jedynkę weź. Jedynkę. A, no jedynce jest ikona, przepraszam. A jaka to jest ikona? Czekaj. Optimus Ronaldo. Dobra. No to... trójkę weź. Może no dobra, być? Podasz mi ten numer ostatecznie. No trójeczkę wiesz, no słuchaj. Czyli tak, czyli brać 2, tak? Czyli tak, czyli brać trójkę i bierz tego Beniedera. Drugi napastnik, słuchaj. Drugi napastnik, okej. Mam nadzieję, że jak spytam o kolejną pozycję, to będzie lewy pomocnik. A nie, bo słuchaj, jeszcze może 4-2-1-2. Ja mam skip ogólnie, już ci powiem, ale dobra, czyli wybieram ci numer 5 razy 5, podzielić na 5 razy 5, podzielić na 5, jest potwierdziastek. Zgubiłem się już. Weź 2. Okej. Okay. Wziąłeś już? Nie. 5. Okej. Okay. Chociaż... No dobra, już weź te 5. Ostatecznie. Nie, chyba nie, wiesz co, chyba nie. Chyba jednak weź 1. Dobra. Chyba wyszedłem na minus w tym tradzie. No, powiem ci... Duet napastników będzie budził postrach, to ci powiem na pewno. 4, bo 4 jeszcze nie było. No dobra. No 3 dobre karty. Jedna taka sobie i druga
totalne gówno. Mi na razie nie oddaje. Trzy dobre karty. Dawajcie, w sensie ja też nie mam jakichś super, to idziemy eliminacjami? Może być. Dobra, no to ja eliminuję 4. 1. Prosto w serce! Od razu, prosto, nie, się nie pachnie, Nawet się nie zlitował, nie? Nawet nie wziął jakieś inne, już od razu w to, co chciałem wziąć. No musiałem, przykro mi. No ja eliminuję 5. Czyli jest 2 i 3 zostało, tak? Tak. No to dwójkę eliminuję i bierzemy. Nie, no jeszcze z tej dwóch wziął gorszą, ja pie. No powiem ci... O! Ale duszno, muszę okno otworzyć. Dobra, Mam jednego zawodnika, którego fani Liverpoolu za bardzo nie polubili w sumie w tym ostatnim meczu. Teraz jak grali z Wolverhampton? Tak. Ale w Liverpoolu, że go nie polubi? Czy... No nie wiem, no to już od ciebie dedukcja z twojej strony musi pójść, nie? Idealnie, jaka pozycja? ŚP. ŚP, to ja też. Trójka może u ciebie oddać mocno. Dlatego! Dlatego wybiorę. Widzisz tą jedynkę? Widzisz tą jedynkę? Fajna jest? Patrzy się na ciebie? No każdy się na mnie, patrzy jak naprawdę z tej karty, żeby... No to 2. Okej. Okay. No ja mam niezły jeden wybór, no. Może dwa. Uznając moje szczęście, to prawdopodobnie już wiem, co tam będzie. No nie, tego się nie spodziewasz, ale no jest nieźle. Czy numer 2? Numer 2? Razy 2. Numer 2 to... 2 razy 2. A razy 2 to jest 4, a 4 to jest zdecydowanie najlepsza karta z tej piątki. Więc nie wiem, czy byś chciał. Dlatego 5 minus 4 jest 1. Jedynka. Nie jesteś gotowy na nią. Tak ci mogę powiedzieć. Weź 1. Co się działo ostatnio u ciebie, to ja już naprawdę. Ja nie mam czego. Po prostu weź 1 i przejdźmy dalej. Wiem, ale chodzi o to, że. Bo ostatnio. Wyszło tak, że. Wiesz, ja wiem, że ty masz jedynkę. Że wziąłeś mi jedynkę, nie? Ale chodzi o to, że ja mam ze sobą przenośny kaloryfer. Teoretycznie jak na niego spojrzysz, to jeśli by się stało tak. Kurde, nie wiem co wymyślić. Teoretycznie, co? Jeśli ten kaloryfer. No weź mi inny numer, no. Czemu masz przenośny kaloryfer pod koniec maja? Nie, to mnie zastanawia. Weź inny numer, no. No nie, no już zostanę, bo wziąłeś mi straszne gówno i muszę się jakoś zrewanżować, szczerze ci powiem. Jakbyś wybrał mi lepszą kartę przed chwilą, to może bym pomyślał inaczej, ale no... Ale no może jednak 3 chociaż. Właśnie nie. Czyli 4, tak? Czyli 1, no. I... O, ale w tym wrześniu to karty ładnie sypią, co? Engolo, engolo, Kante! Dobra, no to ja ci wezmę 5 razy 1, odjąć 5 do potęgi 0 plus 4 minus 2. Czyli to jest chyba 2, dlatego weź 4. Okej. Okay. Pamiętaj, że ja mam kaloryfer. No. Ale skoro masz kaloryfer, to już nie potrzebny ci chyba Kante, co? No właśnie potrzebny mi jest, bo... Kante jest taki słodki i cieplutki i on ci jeszcze bardziej ociepli i... No to jest super właśnie. No właśnie nie, no po co? Bardziej cieplej w maju? Zaraz będzie czerwiec. 5 by ci pasował, czy tak? No, czy... no weź, no pamiętaj, że ja mam przenośny kaloryfer, no. No wiem, że masz przenośny kaloryfer, no dlatego no piątka, no wiesz. No ja nie mówię, słuchaj, że nie. Słuchaj, jak zrobisz jak masz kaloryfer, dasz 5, to jest jeszcze cieplej. To jest naprawdę genialne zagranie z mojej strony. Jak weźmiesz 5, będzie ci jeszcze cieplej. Ale ja mam tak za gorąco o 3 stopnie. To już nie, no przykro mi. To musisz się spocić i tutaj, i w meczu, no przykro mi. No to 5 definitywnie, nie? Tak. Nie będziesz żałował. Nie, słuchaj. Nie będziesz jej żałował. Nie będę żałował. Będziesz żałował. O, najlepszy zawodnik w historii. Ooo! Jestem tak, ale tylko jeden dobry? No nie, no. Dwóch kozaków, dwóch średnich i jeden gówniany. Dobra, no to powiedz mi, gdzie jest ten gówniany. Na 1. Dlatego weź 2. Ostatecznie. Tak. Powiem ci, że wybrałeś z tego drugiego najlepszego, ale chciałem innego, ale jest spoko. Powiem tak, początek pierwszych, nie no, no tych ostatnich dwóch jest tylko dobrych, tych pierwszych trzech to jest do wywalenia. 4. 4 to jest Ryan Gravenberch, Future Star. No to spoko, no przyszła gwiazda. Zobaczymy, czy jest tak dobre, jak mówi EA Sport. Czyli chcesz się z nim zmierzyć, co? Mhm. Lewa obrona. Lewa obrona. To ja też lewa obrona. Powiem ci, no jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. W sensie, co byś nie wziął, myślę, że i tak będę zadowolony. Dobra, to weźmy razem liczbę, co ty na to? Dobra, no to dawaj. No to weźmy razem 1, albo 4, 5.
Którą byś chciał z tych? Ja bym na przykład chciał trójkę najbardziej. A trójka? No jakby Fulham grał w Premier League, to bym wziął trójkę. Ale będzie grał w Premier League w tym sezonie. No ale jeszcze nie grają. No albo trójka, albo piątka. Oho, no to się nie dogadamy. Bierzemy teraz wspólnie, no sorry, no już nie ma wycofki. No dobra, no to piątka. No dobra, tylko obrona. No dawaj. Pięć albo cztery? Coś tam świta? Fajni są? Coś tam świta, no. Nie będę mówił, że nie. No to dwa. No dobra, czyli też masz drugą obronę teraz, tak? Tak jest. Masz coś tam wartego uwagi może? No dwóch jest niezłych, jeden jest taki okej. Okay. Tylko jeden nie oddaje, jeden jest tragiczny. Czyli jeden mówisz, tak? Jeden oddaje. A pytać tego, no ten, który nie oddaje. A, jeden oddaje, trzeba mieć, dobra. Jeden oddaje, piątka nie oddaje, no. Piątka jest tragiczna. To weźmy trójkę, bo jeśli był problem między jedynką a piątką, myślę, że musimy wziąć kompromis i pójść w środek. I trójka to jest mój wybór. Co mamy? Okej, mam 5,75, więc śmiało. No to nie wiem, weź se 5. Weź se 2. O, mam 2 pomarańczowe linki, let's go. No kurczę, ja mam jeszcze teraz prawą obronę. No, jest bardzo dobrze. No ja na rezerwie mam prawie skip. A co? No dobra, to weź sobie numer. No dobra, to już. Tylko bez dyskusji, okej? Okay? Jasne. Żeby tak zrobić? 4. Bez dyskusji. Bez. Dobra, wziąłem. No to weź sobie 2. Ostatecznie. Tak. No ale kurde, tak mało zmienia, że się. Ja, no, jeszcze w tych jeszcze 5 czas. Kartach, ale wiem, ale w tych 5 kartach jest jedna w miarę dobra, a ty mam 4 gówna. No chociaż daj mi jakąś szansę na szansę. No to 3. Wiem, ale chodzi o to, że chociaż 2 razy byś mógł zmienić, jak już wiesz, kurde, to jest tak gówniana piątka, że mógłbyś raz. Czyli 1, tak? Czyli 3, no. Czyli 4. 3. Piątka. 3. Bramkarza, no to 1. Chociaż nie. 3. Trójeczka. Mi teraz wiesz bramkarza. A, z tej bramkarza biorę. 5. To jest bramka, wygląda. To piątka jest okej, okay, ale możesz zmienić w sumie. No to 2. Uuu. Ja mam teraz rezerwy, nie ma żadnej karty powyżej 80 overalla, więc. Ja mam teraz rezerwy i ojej, mam te. Mam totalny skip. No to ty sobie weź, nie wiem, 2. To ty weź. 3. Może w takim razie. Ha! To nie był skip! Sikule! No to 4. Albo 1. Ostatecznie 1? Nie, 5. Ostatecznie 5? Tak. Dobra, ty weź sobie 1, bo dawnej jedynki nie było. No jest fajnie, jest jedno totalne gówno. I reszta jest spoczko. To może eliminacja, ale teraz ty zaczynasz. 1. 3. 2. 4. Piękna sprawa, naprawdę, że ja na tym wyszedłem na plus. Ja też piękna sprawa, ja też powiem ci szczerze. Tylko jeden zawodnik był dobry. 3 bardzo dobre karty, 2 gówna. 3. No 3 dobre, reszta są gówniane. Ale to 3 było z takim akcentem, że wydaje mi się, że to chodziło o trójkę, nie? Może i tak jest. No to 4. Ostatecznie 4. To jest. A u mnie wybierz bez dyskusji. 2. Z dyskusją. A ja mam jeszcze ostatniego ostatnią rezerwę. No to oddaję czy nie? 2 karty oddają. 1. Albo wiesz co, weź sobie 4 albo 5. Dobra. Dobra, no ja mam bramkarzy, wszyscy są gówniani i są niepotrzebni, więc nie 4. Mam. Ojejku, no jest. Są gówniani, ale jeden da mi zgranie, więc to od ciebie zależy, czy będzie miał zgranie, czy nie. No to 5. Dobra. Ja mam totalny skip, ale 2 się przyda do zgrania. 3. Czyli trafiasz w Optimus ikonę, tak? Jakaś ikona mi się przydała w tym drafcie chyba, co? No ja jestem tego samego zdania, czyli nie zmieniasz. 4. Czyli zmieniłeś, ale powiem ci, jaki ty masz timing, bo ja mam 2 karty, a ty cały czas zmieniasz pomiędzy tymi dwoma, nie? To jest piękna sprawa. Wiesz, te 4. Ja zobaczę, czy mój ma ja... O, mój ma trochę! No, nawet Optimus ikona, który... Robimy eliminację. Eliminację? Mhm. Okej. Okay. Eliminuję 5. 4. 1. 3. No i fantastycznie się robi z tobą interesy! Okej. O, Krystian Zestek! Oj, Benteke wywiechał inform. No to 5. Wiesz co, Benteke jest tak silnie ze mną związany, że ja wiem, że ty i tak go weźmiesz. Wydaje mi się, że on będzie na środku. Tak, takie coś, takie mam przeczucie, że on jest na środku. Dobre masz przeczucie. No to weź tego Benteke, no musi być.
O, chłopie, cztery ikony do wyboru. Ja mam jakiegoś placka pewnie w ostatniej dniu. Znaczy, cztery z czego... I on się chwyca Kantę znowu! Cztery ikony, z czego dwie są... Nie no, jedna jest mega grywalna, a reszta jest taka średnia. O, ja mam dwie zajebiste karty, które by zmieniły wszechświat. I trzy totalne raki. O nie, ty mi nie wybierzesz ich, bo ty masz cztery ikony i ty masz to w dupie, bo ja ci trafię coś. Jakby Kantę oddał, ty sobie nie zdajesz sprawy. No, no weź dwa, albo weź trzy. Ostatecznie. Tak, tak. No dawaj, no Kantę mam, no. No masz Kantę, tak? Tak, mam Kantę, mam Kantę. Jest on w piątym wyborze? Może tak być. A w czwartym? W czwartym jest Syf. Czwórkę. I po raz ostatni spytam cię ostatecznie. Tak, wiesz czwórkę. Z drugiej strony, jak spojrzysz na to. Czwórka to jest... Dobra, powiem, będę z tobą całkowicie szczery, mm-hmm. Okej? Okay? Z tych dwóch kart jest niebieski Salah i Inform Kantę. Trafiłeś mi w Salaha w tym momencie i możemy wziąć tą czwórkę, ale możesz też zaryzykować, bo mam też Barisicia, który ma 70 tempa i Bukayo Sakę złotego. To dwójkę weź. Dwójkę to jest Barisic. No to weź tę dwójkę. Z trzeciej strony, jakbyś na to spojrzał. Czy z trzeciej strony już nie ma niestety, jest tylko jedna. Weź tę dwójkę. Jest tylko jedna, dobrze słyszałem, tak, numer jeden? Dokładnie, numer dwa. No weź, to jest ostatnia karta, no. No wiem, dlatego weź tę dwójkę. Znaleźliśmy się, zaraz o wszystkim opowiem, zobaczmy najpierw... Ej, ty! No... No dobra. Nie wiem, co o tym myśleć. Ja sobie jeszcze zmianę zrobię. Znaleźliśmy się dopiero w drugim meczu, ja na luziko sobie wygrałem, a Olaf miał karne. No generalnie używał słów powszechnie uważanych za całkiem wulgarne, ale ostatecznie mu się udało, jestem oczywiście dumny. I co, teraz nadszedł ten czas, proszę państwa, nadszedł ten czas. A ty jaką miałeś formację w ogóle, 4-3-3, nie? Tak. Miałem 4-3-1-2, także... Bez trójek, bez piątek. No, ja niestety Christiana Benteke nie zmieniam. No i dobrze, no, bardzo dobrze. Co, na główeczkę? Christian Benteke, Benteke! Ginola. Ginole masz? Krycko! Jest! Pięknie, 1-0, tak jest. Elegancko, wrzutka roku, proszę państwa. Poc jakieś główki. Gołecka. Ja. No, że nie na zławki wchodzi, że na zławki wchodzi. Taki początek to mi się nie podoba, no. Uuu, dawaj, Denis. To jest Laporte, dobra, to jest Laporte. Ale ten Bergkamp jest wolny jak gówno. Ale ma strzały. Na zewnętrzna. Christian. Oj. No, chciał po prostu oddać, no. Patrz, jak odebrał od razu. Dla drużyny gra. O nie. Oh no. No co to za gówniany strzał to był? O matko... Daniel Alves! No! Tu powinna być bramka. Oj... Jaki trzeźwiek jeszcze się wydupcył! Nie, no nie mogę, no! Oj, pięknie, o wirtuos! Ja pierdzielę... Pania. Nie no, ale co to za wrzutka obrzygana jest? Siema, no. Let's go! Denis Bergkamp! Co on to zrobi? Dokładnie o to chodziło. Dlaczego wysiadłeś sam na sam po moim życiorożnym? Gdzie jest moja obrona? No, to są chyba te demony za te wszystkie drafty nasze, kurwa. Bardzo dobrze, bardzo nie, to dobrze. To jest właśnie niedobrze. To jest niesprawiedliwe. Gdzie jest sprawiedliwe? O co mówisz? Nie! Nie, no to nie była dobra pierwsza połowa. Nie była dobra. Mi się bardzo podobała. No jeden by człowieku nie ma sprzed 2,... Jest expected goals, to jest na rzekę. Aldo ciacho. Co? Karny! No panie sędzio, to był rzut karny, nie? Ponzi. Aj. Ponzi Davis. I Sala. Nic, o, nie po długim chciałem. Dobra, w środek, no gdzie ty, ten się kurde emocjonuje strzałem no, w środek. No po drugim chciałem, no. Oj! Oj! Mi... O, Kabasele! Kolkę złapał. Nie! Christian Benteke!
myślałem, że to nie jest bramka, ale to jest co? Christian motherfucking Benteke! Co? Ale jakoś usta... Nie, on całej ręki nie wystawił tym bramkarz. O człowieku! Ale tu presja! I Benteke! Tak kończy! To jest... Nie! Jaki fart! Ja pierdziele, nie, to jest skandal! To jest skandal! Zemsta skandal! To jest skandal. No ale pyszna, ale słodziutka, naprawdę. No bo Benteke był kontuzjowany, Benteke jakby nie był kontuzjowany. Udany rewanż, nawet nie było dogrywki, więc jest lepiej niż ostatnio. Dziękuję za udział. Pewnie rewanż będzie, znając życie, szybciej. Ten odcinek będzie później niż ten, już był rewanż, znając życie, ale no nic. Zapraszam serdecznie, będzie rewanż u Olafa, no i dziękuję bardzo. No rewanż numer 38.